Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to będzie kolejny wideoblog, albo raczej motoblog. Wideo motoblog, czyli audycja kręcona podczas jazdy samochodem. Nie małolitrażowym, tylko dużolitrażowym. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć tak przypowieścią. Przypowieści potrafią człowiekowi objaśnić pewne trudne sprawy. Wyobraźcie sobie mnie, anioła dobroci. I gdyby ktoś chciał na tego anioła dobroci podnieść rękę, ona mu oczywiście uschnie, ale załóżmy, że chciałby. Krótko mówiąc, pierwszą rzeczą, gdyby ktoś Państwa ukochanego sługę 24H, służenie, import, eksport, wszystko, eksport dobra, import pieniążków, czy na odwrót, bo mi się to zawsze myliło. Więc gdyby ktoś chciał Państwa ukochanego przyjaciela i umiłowanego sługę pobić, to pierwsze, co byłoby dla mnie najważniejsze, to byłoby się dowiedzenie, jaką ten nikczemnik, ten łotr wcielony, jaki styl walki by zastosował. Bo jeśli byłby to, szanowni Państwo, bokser, to zmówiłbym cichutko modlitwę i jakoś bym spróbował rzucić mu się do nóg w cichej nadziei na to, żebym go za te nogi złapał, wywrócił. Bo w bójce na pięści bym przegrał. Gdybym wiedział, że to jest zapaśnik, starałbym się jak najszybciej zasypać go gradem ciosów, bo jak mnie schwyci, to już nie puści, szanowni Państwo. Nie puści. Ci zapaśnicy to są jak wąż, jak krokodyl, jak chwycą kaplica. Dlatego jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, z kim się walczy. Z kim. Jaki styl preferuje? Czy to jest styl pijanego mistrza? Czyli ani on mistrz, ani on cokolwiek umie. Po prostu jest napierdolony jak Messerschmitt i wydaje mu się, że jest mistrzem sztuk walk. Tacy też potrafią być niebezpieczni, ponieważ mają wyższy próg bólu oraz gdzieś tam mogą trafić w tym amoku, ale wtedy też wiadomo, jaką trzeba zastosować strategię. Trzeba robić uniki, żeby się wychlastał, wystrzelał z tych swoich sił. No i wtedy można by coś tam ewentualnie zrobić. Czyli musimy się dowiedzieć, jaki styl walki ma przeciwnik, jak bardzo jest zdesperowany. Wielu napastników tylko krzyczy, wrzeszczy, zobacz jak zwierzętach małpy w buszu. Wrzeszczą, która głośniej, żeby zastraszyć, przestraszyć. Ale walki się nie wygrywa głosem, ani kopaniem worek. Dlatego trzeba wiedzieć, czy on tylko zastrasza, czy on się boi. Trzeba poznać jego styl walki, jego osobowość, jego determinację, o co on walczy. Czy on walczy, bo lubi, czy on walczy, bo... Tutaj jest miejsce, gdzie kopulują wieczorami. No, ja niestety sam przyjechałem. Więc trzeba zrozumieć, trzeba jakby go... zrozumieć, jak on walczy. Rozpoznanie, szanowni Państwo, rozpoznanie jest najważniejsze. I gdy już tego łotra rozpoznamy i zrozumiemy, jaki ma styl walki, wtedy możemy podjąć z nim jakąkolwiek walkę. A jeśli jest silniejszy, no to pozostaje jeszcze kilka opcji, jeśli jest silniejszy. Można go prosić o przebaczenie, uciekać, jeśli się umie. Można też zastosować, jeśli ktoś się zna, jakieś zaklęcia magiczne. Jakaś sproszkowana skóra żaby, odchody kreta zabitego o północy. Jakieś takie, no, mikstury zrobić. Tak więc, szanowni Państwo, dlaczego tak zacząłem? Nie dlatego, że będę Państwa uczył, jak się bić, bo nie wiem, bo nie jestem trenerem. Tylko chcę Państwu powiedzieć o związkach. Najpierw musisz rozpoznać, jaką Twój przeciwnik opanował sztukę walki. Jaką Twój przeciwnik ma umiejętność.
bo do walki dojdzie, ale musisz wiedzieć, jak walczyć i czego się spodziewać. Bo może to jest taki przeciwnik, że zamiast cokolwiek robić, to warto już modlitwę zmawiać w cichości ducha swego i gotować się na przyjęcie do Królestwa Niebiańskiego. Albo tam. Albo tam. Ja chyba pójdę do nieba. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu powiedzieć, że to, co powiedziałem, jak najbardziej dotyczy związku. Dotyczy związków dlatego, ponieważ, uwaga, związek to jest walka. Nie mam tu na myśli jakiegoś związku robotniczego. Tylko mam na myśli związek miłosny, erotyczny między kobietą a mężczyzną. Szanowni Państwo, dzwoni telefon. Kurde. Kto to dzwoni? Pewnie Jarek, bo od rana ciągle do mnie dzwoni, nie mam czasu dla niego. Jareczek. No. No cześć, Jarunia. Co tam, Jareczku? No, no. Stęskniłeś się, no. Jasne, słuchaj, wiesz, no nie nagrałem dzisiaj audycji, nie denerwuj się. Nagrywam teraz audycję, jestem tutaj na rejonie. No, także będzie za 2 godzinki jakieś, no. Jareczku, słuchaj, z tym kotem to się jeszcze zastanawiam, wiesz. Ale słuchaj, jest taki temat, nie? Tych 3 hejterów moich. No, no, ten, no ten Sławek, tak, no to co, widziałeś, nie? No, nie, no tam taka pierdoła, Jarek, no taka pierdoła to aż nie, no burczy mucha, nie? Także ten, Jareczku, słuchaj, dałoby się tam jakieś załatwić im jakąś puchę czy coś? Nie, no Jarek, kurde, no nie 40 lat więzienia, Jareczku, no. 3 lata niech posiedzą wystarczy, nie? Ten z Lidz, ten Pawełek, tak, burczy mucha z Częstochowy, no i ten od zasilacza, no. No, dałoby radę coś załatwić, no. Dobra, dzięki, Jareczku, no. Co tam w ogóle słychać u ciebie, nie? A, wiesz, brzuch mnie boli od dzisiaj od rana, no. Także ten, no Jareczku, zgadamy się później, bo nagrywam, no. No. Ty, a co z tym maliniakiem, że on nie idzie na ten Marsz Niepodległości? Odwala mu chyba, nie? No. No jemu wolno, nie? No. Dobra, Jareczek, trzymaj się. Strzałeczka, no. No. Pozdro. Sorki, kolega dzwonił. Dobra, szanowni Państwo, lecimy dalej. Związek to jest walka. Kobieta rodzi dziecko. Zobacz, mężczyzna może sobie biegać, zapylać, zapładniać. Oczywiście złapią biednego chłopinę, który spełnia naturalny cel. To jest dobry człowiek. On pójdzie do nieba. On zapładnia. Bak, 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 bak. Sąsiadka, listonoszka, przepraszam, chyba nie, listonoszki chyba nie ma. Sąsiadka, kierowniczka z ZUS-u. Bak, 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 bak. No dobry chłopaczyna. Dba o to, żeby ludzi było dużo na ziemi, tej ziemi. A mówią, że alimenciarz. Szanowni Państwo, że dłużnik alimentacyjny. Chodzi o to, że kobieta, jak już zostanie, jakby to powiedzieć, są 2 motylki. No jak te 2 motylki ze sobą, to się robi mały motylek, a raczej larwa, tak? Pieczarka. Kurde, pieczarka, poczwarka. Aż mi się pomyliło wszystko. Tak więc, Szanowni Państwo, kobieta ma inny cel i mężczyzna ma inny cel. Inaczej zostaliśmy stworzeni. Kobieta po zapłodnieniu jest dłuższy czas, no musi uważać na siebie, nie może polować. Musiała wszystko, natura musiała to tak zrobić, żeby ona tego chłopa umiała opętać, żeby on przy niej został i żeby jej przynosił mięsko i dbało o to dziecko. A jak umrze, to żeby inny się zaopiekował, więc natura tak sprawiła, że kobieta ma wyssaną z mlekiem matki chęć do zdrady, Szanowni Państwo. Dlatego tak właśnie uczyniła natura. To ja nie mówię, że kobiety są złe, tylko mówię, że kobiety dostały taki spadek od natury. Tak jak zobaczcie, czy ile jest wśród murzynów laureatów Nagrody Nobla, ilu jest wśród murzynów poetów, wspaniałych pisarzy w porównaniu do białych. A no właśnie. A za to ilu ich jest na przykład jako biegaczy, sportowcy? Bardzo dużo. Czyli natura w pewien sposób, chociaż feministki i lewacy mówią, że ludzie są równi, no niestety ludzie nie są równi. Kobiety i mężczyźni też nie są równi. Mamy różne role do spełnienia. A zobaczcie, ilu Żydów jest. Bankierów, najlepszych lekarzy. Żydzi opanowali te
te zawody, gdzie trzeba główkować, bo to Żydzi są najmądrzejszym narodem na ziemi, tej ziemi. Chociaż mówi się, że i Azjaci, nie wiem jak to jest, Azjaci najinteligentniejsi, potem biali, potem inne rasy. Chociaż feministki mówią, że jest inaczej. No one znają prawdę. Dobrze, szanowni państwo, natura nas tak zaprojektowała zupełnie inaczej. W związku z tym kobieta ma różne strategie manipulacyjne, ponieważ przez setki tysięcy lat albo miliony lat nie mogła dać maczugą chłopowi po łbie, bo to chłop mógł jej dać maczugą i pewnie nieraz dawał, jak się tam wkurwił za gderaniem jakimś. Jakie te gderanie musiało być, jak jeszcze języka nie było znanego. Jakieś... Czyli kobiety są tak wyćwiczone. Zdradzać, żeby w razie śmierci samca gdzieś ginęło, o takie o, śmierć to było coś takiego. Po, i już nie żyjesz. W razie śmierci samca musiał być ktoś, kto zaopiekuje się samicą i jej potomstwem. Dlatego kobieta musiała zdradzać. Musiała. Czy musiała, czy była zmuszona? Tak, była zmuszona przez swoje hormony. Czuła popęd ku zdradzie i czuła przyjemność z tej zdrady. W ten sposób natura popychała ją. Popychała ją do tego, by przetrwał gatunek ludzki. W sensie jednostkowym czyniła zło, ale w sensie masy ludzkiej, dzięki temu mechanizmowi, jako ludzkość, przetrwaliśmy. Gdyby nie ten mechanizm, nie przetrwalibyśmy potworności wieku przedszkolnego tej planety. No może nie planety, tylko wieku przedszkolnego ludzkości. I teraz, jeśli to wiemy, to już wiemy, że nasz przeciwnik dysponuje określonymi popędami, instynktami. Wiemy, że będzie zdradzał. Panie krzyknął, nie! To inne! Ja jestem inna! To one! Ta się pruje! Ja? Nigdy w życiu. Tymczasem praktyka, czego oczywiście nie pochwalam, bo jestem, ja naprawdę jestem, szanowni państwo, feministą. I razem z chłopakami z braciasamcy.pl walczymy o równouprawnienie. Chcemy, żeby była równość między kobietami i mężczyznami. Równość w prawie, w traktowaniu nas, bo tego nie ma teraz, szanowni państwo. Ja jestem feministą. Więc skoro wiemy, jak nasz przeciwnik ma mechanizmy, potrafi nami manipulować, potrafi rozpoznawać lepiej emocje i uczucia nasze, potrafi, ponieważ kobieta jest tak stworzona, żeby rozpoznawać, co małe dziecko komunikuje. Żeby się nie męczyć, gdy dziecko płacze. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, którą opisałem w swoich książkach. Napisałem do tej pory tylko 15 książek, strasznego lenia złapałem jakoś w ostatnich 2 latach. I powiem państwu, że to jest niesamowite, jak natura nas stworzyła. Męski mózg, jak słyszy coś, to próbuje to zdekodować na coś zrozumiałego. Jak coś widzimy, to mężczyzna próbuje to zrozumieć. Każdy, taki mamy umysł. Natomiast dziecko, które płacze, odczuwa jakieś emocje, nad którymi nie ma kontroli. Strasznie gorąco się zrobiło. Klimę chyba włączę. Kurwa, ile to gazu pójdzie przez tą klimę. Kurwa, skąd ja pieniążki na to wezmę? Ukradnę. Więc powiem państwu tak. Umysł kobiety nie musi dekodować. Piękny lasek, piękny, ale tu romans byłby cudowny. Boże, jakie tu jest pięknie, jakie tu są drzewa, jakie tu wszystko szeleści. Nie, może dam radę dzisiaj na rowerze pojechać. Jestem po jakichś tam lekach, to może dam radę. Więc powiem państwu, że kobieta nie musi dekodować. Po prostu dzieciak płacze i ona go przytula, ona go kocha, ona wyczuwa, o co dzieciakowi chodzi. Kobiety, to już mówię państwu, to wyczytałem w książce Luan Brizendine, znanej pani, przepraszam, neuropsychiatry, oczywiście naukowiec światowej sławy. Kobiety dużo lepiej wykrywają emocje
mężczyzny patrzą na twoją twarz i wiedzą, co tam u ciebie jest. Dlatego kobiety często wykrywają zdradę. Czy chłop się za bardzo stara, czy za mało stara, czy próbuje zmienić temat, czy coś, kobieta już wie. Nie zawsze, ale odczuwa. Odczuwa, bo jest dużo lepiej jej mózg wyszkolony w widzeniu zmian emocjonalnych na twarzy człowieka. Więc skoro wiesz, że kobieta, która jest z tobą w związku i nie chce, żebyś uciekł do innej, czyli żebyś innej kobiecie przekazał zasoby, nie chce być upokorzona tym, że odeszłeś do jej koleżanki. Kobieta, która chce, żebyś po prostu przynosił pensję do domu, żebyś pomagał. Że ta kobieta wielu rzeczy nie będzie chciała. Na przykład nie będzie chciała, żebyś się zajmował samorozwojem duchowym. Bo samorozwój duchowy, w takim skrócie, taki prawdziwy samorozwój, nie to, co tam wam pierdolą na różnych kanałach czy blogaskach, to jest poczucie szczęścia w kontakcie z istotą boską, wyższą albo bez kontaktu. Poczucie szczęścia, medytacja. A gdy czujesz szczęście, już za bardzo nie chcesz osiągać kasy, sukcesów, biznesu, bo po co? Jesteś szczęśliwy, masz odczucie spełnienia, ale ptaszki poleciały. No to za bardzo nie ma już motywacji, chyba że naprawdę coś pragniesz i kochasz z duszy. Ale jeśli już naprawdę jesteś szczęśliwy, to już nie ma tak bardzo tej motywacji. A chłop musi robić, cały czas jest więcej, więcej, przynieść więcej. Zarobisz na jakiś samochód, okazuje się, że mąż koleżanki ma lepszy. Zarobisz na niego, kolejnej koleżanki, kolejny mąż też ma lepszy samochód. I to jest niekończący się wyścig zbrojeń. Więcej, więcej, więcej money, 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 money. Lepsze życie, wygodniejsze, dłuższe wyjazdy, droższe wycieczki, lepsze mieszkanie, lepsze auta i tak dalej. Pieniądze można w nieskończoność wydawać. Dlatego kobieta już wie, że nie dopuści, żebyś był szczęśliwy, spełniony sam z siebie, bo skończy się wyścig finansowy, wyścig zbrojeń. I żeby jej potomstwo miało lepiej niż potomstwo innych kobiet. Tak, jesteśmy egoistami, wszyscy jesteśmy egoistami, a ten, kto krzyczy, że tak nie można mówić, że trzeba być właśnie dobrym, to są najczęściej oszuści, ludzie, którzy nas wykorzystują. Ja nie chcę nic nikomu dawać, ja chcę komuś coś dać i w zamian coś za to dostać. I nie chcę też od kogoś brać czegoś i nie dać mu nic w zamian, bo uważam, że taki człowiek dał swoją pracę, energię, on zasłużył na to, żebym mu coś od siebie oddał. Znaczy to w postaci finansowej, czy jakiś przedmiot dał, czy poświęcił czas, cokolwiek, na co się oboje umówimy. Mówienie, że egoizm jest zły, jest jedną z najgorszych ściem, jaka tylko istnieje. I mówią to przeważnie zawsze ludzie, którzy wcześniej czy później cię na czymś oszukają, bo oni, wiecie, mówią, że egoizm jest zły, bo oni chcą, żebyś ty im tam coś pomógł, a oni już się nie będą musieli ci odwdzięczać, a ty masz zamknąć mordę, bo to jest właśnie wtedy jesteś dobry. Jak nie bierzesz w zamian, rozumiesz? I ludzie sobie zrobili taki sposób na życie, bardzo fajny, że ktoś pracuje, zapierdala, a oni sobie mają to coś za darmo. Bo ci dadzą bajkę o tym, żebyś egoistą nie był. Powinieneś być egoistą jak najbardziej. Szanowni Państwo, wracając do tematu. Ludzie są egoistami. Kobieta i mężczyzna ze sobą walczą. Chociażby jeszcze kolejny powód jest taki, że kobieta się szybko starzeje. Kobieta ma 40 lat i kobieta 40-letnia już jest nazywana milfem, czyli mamuśka. Dlaczego? Dlatego, że już staje się mniej atrakcyjna seksualnie od młodych dziewczyn. 40, 50, 60-letni bardzo zadbany mężczyzna może spokojnie mieć 28-letnią dziewczynę, mieć z nią dzieci, może mieć zdrowe dzieci, ale 60-latka już nie będzie. Może mieć dzieci, jak się zajmą nią lekarze, ale to tylko wtedy będzie to okropne. No gdzie dzieciak będzie miał 20 lat, matka będzie staruszką na wózku. No przecież to jest chore. I zostaliśmy inaczej stworzeni. Mężczyzna może zapładniać do późnego wieku, kobieta nie może rodzić do późnego wieku. Mamy całą masę, gigantyczną masę różnic, którymi się różnimy. Co się lampisz? Więc szanowni Państwo, trzeba to zrozumieć. Różnimy się. Mamy różne cele. Czy chłop trzyma kobietę w małżeństwie, czy kobieta chłopa?
nie ma to znaczenia. A co ma znaczenie, zapytacie? A no właśnie, jest bardzo dobre pytanie. Znaczenie ma to, że związek to jest walka. Związek to jest walka o to, żeby dane osoby robiły to, co my chcemy, żeby spełniały nasze cele. Czy to wychowanie dziecka, czy to przynoszenie pieniążków, żeby można było coś kupić, cokolwiek. No co kobieta zrobi nagle? Ona powie ci, kobieta, że oczywiście jej zależy na szczęściu chłopa. A chłop powie, chce iść do zakonu, chce medytować. Ona powie, jak to przyniesie do domu. On powie, nie wiem, no zarób, iść do roboty. I taka kobieta, myślicie, że go puści? Nie. Dlatego ta kobieta już wcześniej musi podjąć kroki zapobiegawcze, żeby do takich sytuacji nie doszło. Dlatego małżeństwo to jest wojna. Ludzie myślą naiwnie, że małżeństwo to jest stan, w którym uzyskają szczęście. Ale małżeństwo jest stanem, który nie jest dla szczęścia waszego. On jest po to, żeby spłodzić potomstwo. Zobaczcie, jakie to potomstwo jest. Wszyscy się mordujemy na tej planecie. Coś poszło nie tak, szanowni państwo. Coś poszło nie tak. Dlatego powiadam wam, związek to jest wojna. Jeśli wchodzisz w wojenną relację, to musisz bezwzględnie być świadomy, jakie mocne strony ma twój przeciwnik, czym się posługuje, jaką bronią. W przypadku mężczyzny może być to przemoc, chociaż ona jest strasznie karana teraz. Bardzo dobrze. W przypadku kobiet jest to przemoc psychiczna. Kobiety mają lepszą pamięć, kobiety lepiej odkrywają emocje, kobiety umieją z ciebie wydobyć tajemnice po dobrym seksie. Nie jest tajemnicą, że najlepsi szpiedzy w służbach specjalnych to są kobiety. A jak one zdobywają, kobiety, te informacje? No cóż, nie tak jak mężczyźni, chociaż są też szkoleni mężczyźni w związkach homoseksualnych, są trenowani w seksie homoseksualnym, żeby jak trafią jakiegoś urzędnika geja, to żeby go uwieść i wyciągnąć informacje. Tylko kobiety to robią za pomocą, tak jak zawsze, dupy. Tak, szanowni państwo, kobiety są najlepszymi szpiegami, ponieważ rozkochują w sobie różnych samców alfa, a w służbach jest bardzo dużo samców alfa, a samiec alfa jest często nieostrożny. Dużo o tym czytałem, ile kobiety potrafiły narobić problemów w służbach z wydobywaniem informacji, to się w głowie nie mieści. Niestety, penis przejmuje kontrolę nad najbardziej mocnymi, cwanymi drapieżnikami męskimi. Ktoś ostatnio mi wysłał na Facebooku, dziękuję, informację, żona multimiliardera rosyjskiego oligarchy pół majątku od niego chapnęła, jeszcze chce jacht kapnąć od niego. Ale to nie jacht, taka łódka z wiosłami, z silnikiem od Skody Fabii w gazie, tylko taki no naprawdę pełnomorski jacht warty ponad pół miliarda dolarów. I nawet taki drapieżnik, który żyje jako, no, drapieżnik, życiowy drapieżnik, pełen wiedzy, intelektu, umiejący oszukiwać, kłamać, i przyszła biedna kobieta bez masy mięśniowej go załatwiła. A tobie wmówili, że jak kobieta nie ma mięśni, to jest słabsza od mężczyzny, bo ona nie ma mięśni, więc cię nie może pobić. Ale już nikt ci nie wspomniał, że żeby człowieka uszkodzić, mięśnie nie są aż tak bardzo potrzebne. Może być nóż, może być nóż, szanowni państwo, kij, kastet, lokówka, słoneczko świeci, lokówka, albo trochę innego sprzętu. Wmówiono nam, że kobieta jest słabsza, że jest ofiarą mężczyzny, tymczasem jest wręcz na odwrót, szanowni państwo, tak naprawdę. Tak naprawdę mężczyzna jest słabszy od kobiety. Jest dużo słabszy od kobiety. Przede wszystkim jest od niej mniej utalentowany w widzeniu słabych stron, wypominaniu. Kobieta, żeby nie czuła wyrzutów sumienia, gdy zdradza, została pozbawiona bardzo dużej moralności. I to jest szok dla ludzi, gdy to mówię. Wyobraźcie sobie, ludzie umierają od ukąszeń owadów, węży. Burza ich zabija, deszcz, różnice temperatur. Przeziębiasz się, umierasz, tak? Bo nie masz ciepłego. W jaskini gdzieś tam cię przewieje.
w takich warunkach każdy człowiek był na wagę złota i kobiety musiały kopulować z innymi samcami, że jak jeden samiec umrze, przecież nie było pogotowia ratunkowego i szpitali, to żeby inny jej odchował dzieci. Jak myślicie? To były rzeczy, dla których moralność się nie liczyła. Liczyło się przetrwanie ludzkości. Po co była moralność? Moralność u kobiety by całkowicie uniemożliwiła zdradzanie. A gdy nie ma zdradzania, ludzkość by prawdopodobnie nie przetrwała. Więc moralność przez naturę została stępiona. Została stępiona bardzo wysoka duchowość. Gdzie macie największych mistrzów duchowych? Kobiety czy mężczyźni? Mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że kobieta ma bardzo ważny cel. Odchować dziecko, zadbać o jego pożywienie. Jak będzie trzeba, to zdradzić chłopa. Jak będzie trzeba, to zabić, zamordować, oszukać, żeby dziecko przeżyło. I dzięki temu my istniejemy jako ludzkość. Tak natura musiała to zrobić. My natomiast dostaliśmy też cały szereg różnych niemiłych cech, żebyśmy przetrwali, żebyśmy mogli tego mamuta przynosić. Dlatego, gdy już to wiemy, gdy na przykład czytacie kobietopedię, to wiecie, że w małżeństwie, w relacji, gdzie druga strona może nie jest waszym wrogiem, ale nie życzy wam tego wszystkiego, co wy byście chcieli i traktujecie jako spełnienie. Bo wasze spełnienie oznacza koniec wspólnego życia, koniec pieniążków, koniec związku, koniec wielu innych profitów związanych ze związkiem. Tak więc, szanowni państwo, gdy już wiesz, że nie jesteś z osobą, która ci tak stuprocentowo dobrze życzy, mimo że mówi, że cię kocha, ale to powiedzieć można wszystko, to wtedy już wiesz, jakie ona techniki stosuje. I musisz je znać. Wchodząc w związek, musisz wiedzieć, jakie są techniki, które masz zastosować, żeby móc sobie normalnie żyć i funkcjonować. Szanowni państwo, ja będę kończył, bo ja niestety w nocy prawie nie spałem, nie mogłem zasnąć, a rano oddałem samochód do mechanika. Tylko że troszkę spotkało mnie to, czego się bałem. Mechanik powiedział, że dzisiaj mi musi oddać, bo jutro chcę w święta być z rodziną, nie chcę samochodu mieć na placu obcego. Więc nie wiem, czy tam coś zrobi za dużo. No ale chociaż olej wymieni, może wycieraczki naprawi, bo nie chodzi w moim samochodzie ten taki najwolniejszy tryb, a mogę sobie wybierać co ile sekund i to nie działa. Po wymianie szyby coś spieprzone zostało. No i tam parę takich dupereli mam do zrobienia. Także szanowni państwo, ja jestem wykończony, jadę do domu, zjem coś, napiję się, bo jestem tak odwodniony. Więc szanowni państwo, pamiętajcie, żeby wiedzieć, jakie wasz wróg, i mówię to też do kobiet, jak najbardziej, ja jestem feministą. Musicie wiedzieć, jakie wasz wróg ma metody walki. Musicie wiedzieć. Metody walki kobiet są opisane w kobietopedii i w innych książkach. A metody walki rozwodowej opisane w poradniku rozwodnika. Jak ktoś ma na tyle odwagi, żeby to przeczytać, to niech przeczyta. No i jeszcze jest Brudna gra, ale to już jest książka dla ludzi, którzy chcą sobie spaprać wieczór. No. Kochani, szanowni, umiłowani radiosłuchacze, dziękuję bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie. Cześć.